Co roku w ostatnią niedzielę lipca hola ożywa. Odbywa się tutaj prawosławny odpust. Liturgia święta wraz z procesją z okazji dobroczynnego odpustu, praznika ku czci patrona cerkwi w Holi, świętego Antoniego. W tym czasie odbywa się również jarmark holeński. To taka lokalna osobliwość, ale bardzo widowiskowa. Ta ziemia jest wręcz przesiąknięta kulturą ludową. Widać to chociażby w przedrożnych kapliczkach i krzyżach. Piękno tej ziemi uwidacznia się właśnie na tym jarmarku. Bogactwo i różnorodność prezentowanej tu sztuki ludowej jest wręcz zadziwiająca. Kiermasz sztuki ludowej, jaki tu właśnie się odbywa, przyciąga licznych mieszkańców, ale również wielu turystów. Nie tylko polskich. Na jarmarku holeńskim, jak w soczewce, skupia się cała uroda i radość tej ziemi.
dziękuję.